Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Rysujemy kolejny znak zodiaku, jakim jest panna. Tak jak mówiłam, tu mamy energię męsko-żeńsko, chyba że po prostu czujecie, że ta energia się zmienia, to po prostu przełóżcie sobie ją w myślach i pomyślcie o tej osobie. Co ta osoba zaraz się okaże, chcę wam powiedzieć. O, mężczyźni coś w tym tygodniu będę kończyć, bo jest wisielec do góry nogami lub nad czymś po prostu myślą. O, znowu wisielec, widzicie? Coś tu nasi mężczyźni z panny myślą znaku. Zobaczymy, co u kobietek naszych słychać ze znaku panna. Kobiety, nie widzę tu zmiany żadnej ogólnie, tylko troszeczkę złej energii. Teraz zobaczymy, co nasz facet chce wam powiedzieć. Wasz. O, karta sierpy sama, dobra. Nigdy ci się nie zdradzę. No to ma chociaż jeden plus. Chcę być po prostu szczęśliwą osobą. Czyli widzicie, panny, płeć przeciwna kobiety do mężczyzn. Mężczyzna po prostu chce być tylko szczęśliwą osobą. Dlatego jest wisielec do góry nogami. Coś albo będzie kończył. Nie wiem, czym się odezwać, czy nie. Tyle osób mieszało u nas w życiu. Wróć do mnie. Czyli ktoś pomieszał, po prostu zrobił bigot, wy się rozstaliście. No, karty na to wskazuje. Jeżeli nie, no to coś innego będzie, lub się rozstaniecie. Brakuje mi bliskości. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Zadzwonię lub napiszę niebawem. Odezwę się na pewno. Teraz, drogie kobiety, co nam chcą panny przekazać mężczyznom z znaku panna? Spotkanie na pewno się ucieszy, czyli chcę się z wami na pewno spotkać. Masz wspaniałe, dobre serce. Tęsknię. Nie chcę nikogo innego. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Masz słodki uśmiech. Zastanawiam się, co dalej z nami będzie. Jesteś miłością na moje całe życie, teraz to już wiem. Czyli widzicie, musiało troszeczkę upłynąć, żebyście po prostu się, kochani, dowiedzieli. Teraz zobaczymy, co przekaz aniołów nam chce powiedzieć, kochani. Zaczynamy od energii męskiej. Prawo przyciągania. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i ich miłości, spokoju. Na twoją prośbę przyjęliśmy i dostajemy twoją złą energię, zabieramy, wrzucamy dobrą energię. Śmiechnij się. Idź naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmiemy się tą sytuacją razem z tobą. Od samego początku nieustannie trzymamy twoją stronę i jesteśmy blisko ciebie. Krocz dalej swoją ścieżką, nie zatrzymuj się. Zaprowadzi cię naprawdę bardzo daleko. Bądź ostrożna. To tyczy się do naszych panów. Także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, drogie panny.